Zbieg ulic Świerkowej i Nowomiejskiej, a konkretnie to spory plac na tyłach Komendy Miejskiej Policji. To lokalizacja przyszłego parku, który zasilić ma osiedle Północ w Zieleń i Tlen. Ratusz ogłosił właśnie, że opracowano aż 4 koncepcje parku i że zamierza poddać je wszystkie społecznym konsultacjom. Oglądając projekty, rozczarują się ci, którzy oczekują powodzi drzew. Porównanie projektowanej we wszystkich wersjach gęstości nasadzeń z istniejącym parkiem Konstytucji 3 Maja daje zdecydowaną przewagę temu ostatniemu. Na pierwszym projekcie pozostawiono spory teren na tak zwaną strefę wystawienniczą, gdzie na próżno szukać zielonej nawierzchni. Pozostawiono również tu istniejącą myjnię samochodową. Drugi wariant zagospodarowania zasługuje raczej na miano skweru niż parku. Według pomysłu autorów większość parku porośnie trawnikiem. Kolejna koncepcja zawiera znacznie więcej zadrzewionego terenu i nieco więcej alejek, przy których autor ustawia ławeczki. Na nich w pogodne dni również słońca nie zabraknie. Ostatni, czwarty wariant to niemal kopia trzeciego. Różnica w obecności myjni. Warto przyjrzeć się koncepcjom przyszłego parku i wypowiedzieć w konsultacjach. Lepiej teraz podyskutować niż za parę lat narzekać. Więcej na temat zasygnalizowanych pomysłów dowiemy się jeszcze w tym tygodniu. Według zapowiedzi magistratu od 6 do 19 lutego można będzie zgłaszać uwagi i sugestie dotyczące poprawek. Na 8 lutego zaplanowano nawet spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. Po zakończeniu konsultacji zmiany zostaną naniesione na projekty i wszystkie 4 koncepcje z poprawkami trafią do internetowego głosowania. Ostateczny głos należeć ma do mieszkańców miasta. Wybrany w plebiscycie projekt zostanie zrealizowany.